Witajcie w kolejnym vlogu. Jest to vlog, który jest odpowiedzią wideo dla użytkownika 10 Kunegunda do zakochania jeden list. A tak informacyjnie to może w końcu będę mógł mówić ciszej. Tak, kupiłem w końcu mikrofon pojemnościowy. To jest odpowiedź wideo dla użytkownika 10 Kunegunda do zakochania jeden list. Ci, którzy mnie oglądają bądź też mnie znają, wiedzą, że jestem zaangażowany w akcję Vlogerzy dla Marzycielskiej Poczty, czy też w ogóle w akcję Marzycielska Poczta, którą także będę cały czas propagował i tak dalej, i tak dalej. W bardzo ciekawy i przystępny sposób wyraził Pan swoje zdanie na temat właśnie takich akcji tego typu i powiem szczerze, że to jest pierwszy raz się spotkałem z tak miłą może krytyką, która może nie tyle co tak zabolała, tyle co dała do myślenia. No i przejdę może do rzeczy. Jest to ciekawa sprawa przede wszystkim, zakochiwanie się w takich darczyńcach uśmiechu. No ja tak przynajmniej nazywam ludzi, którzy wysyłają listy do takich dzieci. Powiem szczerze tak. Dzieci zapewne dostają masę listów i to już w tym momencie, przynajmniej moim zdaniem, przeradza się w pewne hobby. Dostawanie różnych listów na pewno jest miłe, prawda? I czytanie tak samo jak my, no tutaj możemy mniej więcej na podobnych polach dyskusji rozmawiać, ponieważ obydwoje jesteśmy vlogerami, ile tak mogę powiedzieć oczywiście. Obydwaj jesteśmy vlogerami, obydwaj dostajemy trochę listów, trochę wiadomości od różnych użytkowników i są one miłe. Na wszystkie staramy się, może miłe, no miło, że ktoś pisze i bardzo, bardzo często ludzie miłe rzeczy piszą i to jest, no miłe, no jak już powiedziałem. I to jest też pewnego rodzaju hobby, oczywiście bardzo miło jest to czytać. I tak podejrzewam, że jest z tymi dziećmi oczywiście. Jest masa listów, nad którymi ciężko jest ogarnąć, prawda? Ciężko jest na każdy odpisywać. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że dziecko odpisze na taki list i że no może coś, że tak powiem, nie wiem, zaiskrzyć w cudzysłowie. Jednakże tutaj jest instytucja rodzica, który zgodził się na to, żeby dziecko wzięło udział w takiej akcji, a na pewno także sprawuje nad tym jakąś pieczę i wytłumaczy dziecku, że nie zakochujemy się w listach, w darczyńcach uśmiechu, którzy wysyłają te listy. Tak jest moje zdanie właśnie na ten temat. No nie będę zbytnio się bardziej rozwijał. Ja pana zdania nie zmienię, pan mojego zdania nie zmieni, ale warto przynajmniej to zdanie wygłaszać. Teraz informacyjnie. Dnia 3 września 2011 roku o godzinie 20, taka jest planowana data, o tym wszystkim jeszcze zostaniecie poinformowani, będzie rozstrzygnięcie konkursu serwisu wynucham.pl. Cały czas można wziąć udział w tym konkursie. Link do tego konkursu znajduje się tutaj. Można kliknąć i wygrać kubek od serwisu wynucham.pl. To będzie akurat na żywo, na Ustream, będzie rozlosowanie 7 osób ze wszystkich zgłoszeń na żywo. 7 osób, które dostaną te kubki. Pierwsze 3 osoby, które już się zgłosiły do konkursu, wygrały te kubki, dostały kubki. Nawet dostałem jedno poinformowanie na mojej facebookowej stronie facebook.com/vlogmateusz, że taka rzecz miała miejsce i to jest fajne. Podczas tego Ustreamu także będziecie mogli mi na żywo zadawać pytania. Postaram się na większość przynajmniej odpowiedzieć. Jeżeli chcesz, żeby twoje pytanie pojawiło się na 100% podczas tego Ustreamu, to jest bardzo ważne, bo nie każde pytanie będę mógł odczytać na bieżąco, jeżeli będę odpowiadał na jakieś pytanie, to wtedy teraz zapraszam cię, tutaj jest mój numer gadu-gadu, możesz na ten numer gadu-gadu napisać. To jest numer gadu-gadu, który już podałem bodajże w grudniu 2010 roku. Jest on do waszego użytku, możecie z nim robić co chcecie, poza wysyłaniem spamu. Ja także użytkowników tego gadu-gadu, którzy napisali do mnie, dodałem ich do listy znajomych, także są informowani o nowościach na kanale i na przykład o pewnych rzeczach, o których nie jesteście wyinformowani. A na przykład powiem wam szczerze, że poinformowałem tych, którzy są na gadu, że będzie jakiś konkurs, żeby uważali, że coś może być. Także to w tej kwestii. Dziękuję panu 10 Kunegunda za nagranie vloga, wyrażenie swojej opinii. Życzę wielu sukcesów i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, a wam życzę, żebyście się trzymali i się nie puszczali. Trzymajcie się, na razie.